Jak to mówił Stephen King z słowami jednego ze swoich bohaterów z Zielonej Mili, sikanie na dworze jest tą przyjemnością wiejskiego życia, o której nigdy nie pisali poeci. Domel, napawaj się tą chwilą. No, czekaj, co tam robisz? Ale już tata kończy, tak? O, dobra. Udało się. Wracamy na szlak zielony i prujemy dalej. Tak. Znowu w góry. Domy! Trochę w innym składzie. Przybyło nam małych stópek i przybyło nam dużych stópek. Cicho tam! Bo rozmawiam teraz tutaj do kamery. To jest Katarzynka. Cześć. I to jest żona Janusza Wąsatego z Podkarpacia. A jak Janusz Wąsaty się nasmaruje cebulą i zimnioków poje, to powstają takie małe pacieciątka. To jest Małgorzatka. To są nasze małe stópki i duże stópki. A my idziemy na Mogielicę. Woda! Idziemy sobie szlakiem zielonym na najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego, Mogielicę. Z przełęczy Rydza Śmigłego szlakiem zielonym. Przed nami 1170 metrów nad poziom morza do zdobycia. I to będzie w zasadzie pierwszy szczyt Korony Gór Polski, jaki zdobędzie Gosia. A Gosia ma ponad pół roku. I Dominik, weteran górski. A my na tym szczycie będziemy... Ja byłam co najmniej z dwa, trzy. No to ja będę z piąty raz. No już się tak nie chwalmy, no. O. No, no, trzeba będzie wyciąć. Bo to ta siara z Podkarpacia wieje, zawiało wąsem Januszowym. Zeszliśmy na chwilę do lasu poszukać grzybów i znaleźliśmy akurat czerwieńca. No, to jest domelku grzyb. Popatrz. To jest grzyb borowik ceglastopory. Popatrz, widzisz? O. O, zobaczymy, czy sinieje po przełamaniu. O, proszę, jak sinieje po przełamaniu, widzisz? No, to jest grzyb. Taki, który jest dobry na przykład na zupę. Mama ostatnio zrobiła z niego. Zobaczymy, czy nie ma jakichś borowików. Takich klasycznych. Zatrzymaliśmy się na chwilę po drodze, bo Gosia zgłodniała. Ale już właśnie chyba zjadła z mamą mleczko.
idziemy zobaczyć do nich i pochwalić się grzybem. Cześć, zjadłyście? Zjadłyście? Zjadły. Popatrz, mamo, jakiego grzyba mamy. Czerwieniec. Cegla z topory. Jest tam chyba więcej, trochę robaczywy, no. Chcesz, kochanie, wyjść? Tak, będziesz biegał sobie po trawie? Na chwilkę wyjdziemy, tak? A potem pójdziemy dalej. A tak wygląda Base Camp 2 pod szczytem Mogielicy przed atakiem szczytowym. Szykujemy się do zdobycia wielkiego szczytu. Tutaj widzą Państwo, cała rodzina odpoczywa, bo przed nami naprawdę trudny odcinek. Aklimatyzujemy się, pojawią się zaraz wielkie skarpy. Już ten kolega poszedł poręczować drogę. Myślę, że niedługo będziemy mogli iść, jeszcze chwilę odpoczynku. Z Base Campem się łączyliśmy, mówią, że pogoda ma być w miarę przyzwoita, może nie będzie załamania i nie będziemy musieli robić odwrotu. To do szczytu. Atak szczytowy rozpoczęty. I daje nam w kości. Gosia ma kryzys. Musi go przetrzymać, zaaklimatyzować się. Zaczęły się nudności. A właściwie marudzenia, a nie nudności. Nudzą się dzieci, no. Nudzisz się, Domel? Nudzisz się, Domelku? Czy nie? Mamo, chodź nam dać pić. O, Gonia. Gonia śpiewa sobie ten. Poszła żabka do zimnego zdroju po wodę. O, wodę. Woda to jest siła. Okręty nosi, statki porusza. A właściwie młyny porusza. O, mama się wstydzi, bo media są. Jesteśmy na polanie pod wieżą. Zaraz robimy atak końcowy, szczytowy. Ale zatrzymaliśmy się tu na wiatr. A tu widok jest niesamowity. Za moimi plecami widać Babią Górę, Luboń Wielki i takie tam inne jakieś lubogoszcze szczeble. Tam się Tatry ledwo rysują. Za nami wieża. Całkiem za nami Limanowa. Pasmo łososiny bodajże. Tada, jest. Gosiu, gratuluję ci. Gratuluję ci. Osiągnęłaś swój pierwszy tysięcznik w życiu i przy okazji najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego. Tada. No to co? Teraz się musimy iść na wieżę. Zaliczyć do końca szczyt. Domel, twój pierwszy szczyt Korony Gór Polski. To go. Jestem tego pewny. W głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Się porobiło, czeka to też nas. Ziemia coraz więcej pragnie ciała ludzkich mas. Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć. Do jakich rozmiarów ciągnęło się będzie życia bić. Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać. Ile mamy czekać, aby znowu się pojednać. Ramię w ramię, nawzajem siebie wspierać. Rodzimy się, by żyć, żyjemy, by umierać. Aniele śmierci, proszę powiedz mi, czemu w stosunku do nas jesteś obojętny. Najlepsze są dla ciebie młode ofiary. Nigdy nic ci nie zrobiła, traktuje się jak ty. Zobacz, ile miłości w każdym człowieku. Nie jeden by chciał przeżyć choć pół wieku. Jednemu od wielu lat, najbliższych, że mu brak. Ciężko pogodzić się z tym, ale mimo tego ja i tak. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień, gdzieś na szczycie.
i bardzo wysoko. Gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam nogą. Gdzie spokój, harmonia i natury zew. Gdzie słychać szum drzew i ptaków śpiew. Wschód słońca pada na twarz, wypełnia twą duszę, którą ciągle masz. Wydaje się tobie, że te uczucie już znasz, ale ono wcale nie jest ci znane. Chociaż było pisane i pisane też jest tam. Także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam. Spotkasz ludzi, których tak bardzo kochałeś, choć lata nie widziałeś, nadal kochać się przestałeś. Masz je? Nie ma szczęścia. Aha, kład przyjechał, tak? Człowiek obok człowieka, z nurtem płyną jak rzeka. Połączenie jedną całość na zewnętrzcie góry męka. Przyjechał na kładzie, rezerwat ścisły. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry mimo świata, który tutaj rani na dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. No. No i schodzimy z Mogielicy. Więc atak szczytowy udał się. Połowa sukcesu za nami. Góra będzie zaliczona, jak zejdziemy już do samochodu. A słońce powoli chyli się ku zachodowi. I to są właśnie dwie magiczne chwile w górach dla mnie. Zachód i wschód słońca, szczególnie wschód słońca. Powietrze robi się przejrzyste, więcej można zobaczyć. W jesieni mgła lubi osiadać w dolinach i to jest niesamowity widok. Notabene właśnie na Mogielicy miałem swój pierwszy wschód słońca. Może nie był taki spektakularny jak późniejszy, ale zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Pójdzie spać za chwilkę. Ale uśmiecha się.